Hejo, jestem Lisiczka i witam Was dzisiaj w nowej serii na kanale. Jest to gierka Earthworms, czyli robaki z ziemi. Po prostu robaki. I tak szczerze mówiąc, nie wiem kompletnie na czym ta gra ma polegać. Jest to tych samych twórców co Bad Dream, więc spodziewam się, że będzie trochę podobna, kocie cicho. Na pewno jest point and click. Jest po polsku, to chciałam. Nazywam się Daniel White. 20 lat temu doświadczyłem pierwszej wizji. W nagłym rozbłysku światła ujrzałem knebel ze śladem szminki. Dławił krzyk w ustach kobiety zamordowanej nazajutrz w mojej kamienicy. Zaczyna się ciekawie. Od tamtego czasu przeczuwam nadchodzące kłopoty. Próbuję je wyprzedzać, pomagając ludziom jako detektyw. Ściszę troszeczkę. Dziś w nocy wizje wróciły, ale są zupełnie inne, ciemne i nieczytelne. Jako wielki robak rozkopywałem śmierdzącą glebę. Nowa robota zapowiada się naprawdę świetnie. Okej. Aha, dobra. Okej, kontynuuj. O Boże. Jak to chodzi? Jak to chodzi? Jesteś robakiem? Czy mam jakoś podświetlone coś, co mogę kliknąć? Nie? 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 Okej, rzeczy do zrobienia. Nic. Mam plecak. Nowa sprawa. Nie wyjdę bez kluczyków do wozu. Okej. Aha, czyli dopóki nie mam na liście, to nie mogę tego zrobić. Okej, rzeczy na biurku. Tu ich nie ma. O, śmieszna ta gra. Zapach skóry i marzeń o Wall Street. Kluczyków brak. Okej. Okay. Coś jest, notatki. Pod kartką jest tylko podłoga, a pod nią może indiański cmentarz? Akta ostatniej sprawy. Akta śliskiej włamywaczki, ona nie potrzebowała żadnych kluczyków. Wiecie co, czekajcie. Opcje? Mimo wszystko wezmę i... Kluczyki! Sprawa rozwiązana! Jako honorarium kupię sobie pączka. I nic więcej nie mogę? O, chciałam poprzeglądać rzeczy. Ktoś puka, to brzmi jak pukanie o pomoc. Zapraszam miłego gościa. Ktoś potrzebuje twojej pomocy. Weź to zdjęcie. Co? Co to jest? I krocz za mną. Wyspa Dar, łodzie i zwariowane klientki. Obie niestabilne, obu nie lubię. Razem z nowym klientem płyniemy na jego wyspę. Gość od wyjścia z biura milczy, unika wzroku. Czy to ojciec dziewczyn ze zdjęcia? Może sam zrobił z panienki nawóz, szuka alibi, udając drzewo? Cóż, wkrótce się dowiem, dobijamy do brzegu. Okej, zaczyna się dziwnie to mało powiedziane koło. Mam ochotę ją założyć na całą wyspę. Koło ratunkowe, mam ochotę je chyba. A nie ją. Trochę dziwnie się porusza. Drewniane skrzydła żeglarzy, w tych nie ma już wiele piór. Kapok. Spłowiały kapok. Stara skrzynia. Ten zużyty sprzęt jest dla kogoś skarbem. Będę go chronił. Jaki fajny po prostu. Nie, fajny ten bohater. Nadałoby się na proce, gdybym znów miał 20 lat. Więcej patyków. Leżą aż nazbyt przypadkowo. Czy woda maczała w tym palce? Wszyscy są winni! Czy jego ogrodu pilnujesz, krasnalu? Rozpacz, Mary, 200 gram za 10 dolców. Na szczęście już jadłem drzewo. Piękne drzewo. Inspiruje mnie do ćwiczenia. Nie odpocznę. Aha, nie wiem, gdzie ten gościu poszedł, bo... Piękna rzeźba. Tutejsza ludność żyje w harmonii z morzem. Jeszcze się tu chwilę rozejrzę. Patrząc na te drzewa, jakoś nie czuję jedności z naturą. Bry. What?
Jakie creepy! Bart Goldfish. Szanowni Państwo, dzisiejszy pojedynek staczą tanie perfumy i odór wędzonki. Na szczęście w barze jest dość ciemno, więc przez chwilę nie muszę tego oglądać. Ależ ten zegar pięknie tyka. Tik tak, Dan White. Poezja. Dziewczyna za ladą ma płaską, sympatyczną twarz. Strasznie sapie w kąciku ust. Zaraz, czy to ślina? A czekajcie, ja miałam zdjęcie właśnie, zaginiona. To bezcelowe. Dzień dobry, miła pani. Witaj, rybańko, jesteś głodny, bo ja bardzo. Dziękuję, by w przyszłym wcieleniu była pani wolnym ptakiem. Tylko potrawy mięsne, a gdzie ryby? O, mieszkańcy mają dość ryb, więc po sezonie serwujemy tylko mięso. Polecam się. Coś więcej o tym wesołym miejscu? W sezonie jest sporo miastowych, przez resztę roku tylko mogiłka. Kim jest ten pan przybrany za drzewo? To Karol Żak, miejscowy ornitolog. Nie ma tu za wiele do roboty. Zresztą na ptakach ja znam się lepiej. Wiesz, o czym mówię, gołąbku? O Boże! Dał mi to zdjęcie, kogo przedstawia. To Lidia zagina jakiś czas temu. Przybyłeś jej szukać, a mnie też stąd wyratujesz? Tak serio, to bardzo się nią martwię, martwimy. Okej, proszę mi powiedzieć o Lidii. Pracowała w tej budce, bo kilka miesięcy temu zaczęła świrować. Świrować? Mówiła, że znalazła źródło sła, musi jej powstrzymać. Zupełnie jej odbiło, potem zniknęła. Okej, dzięki. Widły uwięzione w szynce. Kto je wyciągnie i tak nie zostanie królem Albionu. Ekspres. Nie mogę go ruszyć przy barmance. Ta wystawa krzyczy o sprawiedliwość dla swojego twórcy. Spożywka i telewizor nie dosięgnę. Okej, dobra. Chyba kopia Beksińskiego. Wszystko? Okej, tam jest po prostu jakiś obraz. Nie mogę otworzyć. O, jak tu kliknęłam, to zobaczyłam robaka przepołowionego. A to ja jestem robakiem, bo przecież na początku było, że grzebie w ziemi. O, czekaj, to tym był zegar. Dobra, przynajmniej się wczytuję. Ten zegar spóźnia się o 50 lat. Okej. Długo mi się ładuje, jak wychodzę, ale nie wierzę, że kazałeś mi tam grzebać. Aha, czyli on wie, że ja tu jestem. Dziurawe wiaderko pełne śmieci. Koniec analizy. Okej, zobaczyłam alkohol. Oczy w szklance. Wizje wróciły. Kiedyś pomogłem mi w śledztwach. Jak będzie tym razem? Znaleźć klucz do budki. Okej, dobra. A tutaj nie mogę zobaczyć? Bo tutaj też miałam jakąś wizję, tak? O, jest! Tasak! Czyżby nielegalna ubojnia mięsa ukryta w barze? Okej, dobra. Dobra, czy nie musiałam tam wchodzić? Kurde, nie wiedziałam o tym. Tutaj w ogóle są jakieś dziury. Tlen do nurkowania. Ojejku. Pan udaje drzewo, jak rozmawiać z drzewem? Ciągnie mnie ta budka z lodami, okej. Gdzie to znajdę? Może to wygląda, jakby tam było jakieś ciało? Why? Dalej nie chcesz grzebać w śmieci. O, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Podniosłam to? Serio? Podniosłam tą literę? Okej, okay, krasnolud czegoś pilnuje.
Dalej bronię tego. Okej, to wiem, że jest zamknięte. Jak rozmawiać z drzewem? No jak to jak? No, możesz porozmawiać, no, halo. Nie wiem, dam mu to. To bezcelowe, świetnie. A to? Mam jeszcze pomysł, żeby dać tą literę tej lasce. Tutaj. Że niby spadło i to daje. Bezcelowe, świetnie. Z szyldu odpadła litera. Bo jeszcze problemy z tym G. Idę je do piesi, nigdzie się nie ruszaj. Wnęka jest dość wąska, ale dzięki jodze w pełni panuje nad swoim ciałem. Są i schody w ciemność zimnie lepkie, z wizji ciągną się kilometrami. Coś bulgocze, a że nie pachnie jak szarlotka, zauważą się lekkie mdłości, zapewne głód przygody. Barmanka długo nie wraca. Hej, kto tu jest? Waaaaa! Co go uśmiercił? Zwłoki są w dobrym stanie, mają za 2 dni. W dobrym stanie! Patrz, co mu wyrasta z ręki! Spodziewałem się drugiego trupa. Pusta skrzynka. On ma macki! O! Wzięłam macki! Okej, to ma jakiś sens. Jak to nic? Mam nadzieję, że to nie jest czasowe. Przecież nie, w grach point and click nie powinno być takie czasowe. A to jest znowu to. Butle z gazem. Okej. W tym pokoju wyśpiewałbym terapeucie wszystko. Jako buddysta jestem przeciwny wieszaniu i gumowym wężom. Co? Nie wiem co to. Ważny jest ten kot, tylko... Nic. Kurde, myślałam, że jak to połączę jakoś.
perforowany, zatem trop wjedzie w zamierzchłe czasy. What? Dam radę sama! Ale to jest dalej urzydliwe. Fuj. Nie mam tu nic do zrobienia. Bezcelowe, okej. Mam mackę, klucz, dziewczynę. Koszmar buddysty. Odejdź. Ha, ha, ha. Nic nie powiesz na temat świńskiego łba i kurde wszystkiego innego. No idź do góry. Jak to zamknięte? Mam klucz. Aha, no tak, muszę go pewnie użyć. Szkoda, że... To chyba rodzice tych macek z piwnicy, ble. Mam jakieś pigułki. Nie, nie, czekaj, czekaj, wejdź tam. Nie, czekaj. Okej, sprawdziłam koszulkę. To bezcelowe. A chcę tą kartkę zobaczyć. Co to za kartka? A, jest. Ktokolwiek to czyta. Zrobiłam coś bardzo, bardzo głupiego. Potrzebuję pomocy. Znajdziesz mnie w pobliżu bunkra. Tam wyjaśnię wszystko. Nie ufaj stworom w osadzie. Okej. Okay. Okej, okay, tego nie mogę sprawdzić. Mur. Ścieżka w głąb wyspy obiecywała dłuższy spacer. Zza pochylonych drzew wypływają niszczyjące zabudowania. W jednym chyba ktoś mieszka, drugie to rudera. Tutejsze rośliny mogłyby pracować na bramce. Są olbrzymie. Droga kończy się bramą wbitą w mur, odgradzającym teren. Kto go zbudował? Kto kogo chroni? Najważniejsze przed czym? Jejku, zaczęłam się mieszać. Nie wiem czemu. Nieważne. Okej, okay, czyli pierwszą lokację przeszłam. O wiele łatwiej mi tutaj idzie niż w Bad Dream, uwierzcie mi. A że może to tylko początek. Nie, czekam. Mam dość żelaza w organizmie. Plakat z gołą babą. Zobaczyłam śmierć. O nie, wiedziałam, że gołe baby przyniosą śmierć. Smutny trup chwilowo z niczym się nie kojarzy. Nie znam kodu. Czekaj, 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 masz kartkę. Dobra, czekaj, masz kartkę. Zielony, trochę mu zazdroszczę. Czy jestem buddystą, okej. Okay. Młody majsterkowicz, aż tak młody nie jestem. Ten słoik jest jak klub z panienek, bez sensu. Uwielbiam humor w tej grze. Czy mogę to oficjalnie powiedzieć? Okej, nie chcę wracać na dół. Cześć, babciu. Witaj, piesku, niech twoje zęby zawsze będą ostre, a koty wolniejsze. Zignorowałeś mnie, ale wybaczam ci. Też widzę śmierć. Babcia jest truposzem. Babcia była gołą babą na plakacie, a teraz jest truposzem. Czy coś? Dzień dobry, babuleńko. Szukam Lidii. Kręciła się tu często, ostatnio jej nie widziałam. Zawsze ciągnęło ją do kłopotów. Może wyjechała do miasta. Jak otworzyć bramę? Jest niekompletna. Weź to, synku, jest niekompletna. Odszukaj mi dwie pozostałe części, to pomogę ci z bramą. Okej, okay, mam zadanie. Odnaleźć brakujące części. A, taki artefakt. Babci się marzą o artefakty.
sporą popielniczkę ma babunia. Okej, czyli bramy... Gdyby nie powaga mojego zawodu, już bym przeskoczył ten śmieszny płot. Oni się patrzą na mnie. Nie. Okej, w porcie dalej. Siedliska. Deptak prowadzi między zapuszczone budynki. Czyżby domki letniskowe? Notatka. Sprawdzić odsetek samobójstw wśród turystów. Marniejące chaty wyglądają na opuszczone nawet przez tutejszych. Co ich tak wykurzyło? Pewnie ten okropny smród, jakby... Ach, przebłysk wizji. Leży w jakimś dole, a rządowi tajniacy sypią na mnie łopatami butwiejące liście. Okej, wejdziemy jeszcze. Nie mogę się powstrzymać. Kartka! Może ta gra jest świetna. Miałam nosa. Wygląda jak część większej całości. Jeżeli znajdę ich więcej, mogę poskładać te elementy. Tam pisze you albo your. Czyli ty albo twoje. Mógłbym wyłamać zamek łomem. Miałam. Ha! Łopatka. Przysięgam, że rozkopię nią sprawę Lidii. Dostałam łopatkę. Muszę pamiętać, co mam. W tym domu mieszka już tylko trawa i co, nie wpuścisz mnie? Chciałam wejść zobaczyć tą trawę. Chora ziemia. Wygląda jak martwe rośliny, śmierdzi jak zgniłe mięso. What? Że co się stało? Znowu śmierć. Śmierć jest przy kamieniu. Czemu w tylu miejscach widzę śmierć? Tu nic nie jest proste, nawet lampa stoi krzywo. Kartka. One wyglądają jak... Okej, czyli potrzebuję więcej. Ty będziesz... Kolejny. Macki. Ta, bo ty byś tego dotknął. No masz rację, nie dotknęłabym. Patrz, buty. Szafka na buty. Uwaga, w środku są buty. Nie chcesz butów? Puszka po orzeszkach. Jim, okej. Nie wiem do kogo zadzwonić, więc chyba... Telewizor tak śmierdzi piwem, że chyba mieszka tu sam. Wielka kupa brudnych ciuchów. Dobrze, że jestem szczepiony. Biedny potwór teraz straszy tylko roztocza. Bardzo długie kije. Ciekawe, co rekompensują właścicielowi. Zwykły fotel zwykłego grubasa. Magazyn wędkarski z pławik. Dziesiątki egzemplarzy. Też butelki. Są puste. Okej, czyli tutaj jest telefon, z którego będę mogła zadzwonić, jak będę wiedziała gdzie. Sadzawka. Doszedłem do końca deptaka. Cudowna bryska od morza. Chyba całe życie z domków uciekło tu, a potem skoczyło z klifu. Ha! No, może jednak nie całe. W pobliskim bajorku starszy pan szuka obiadu. Jeżeli tak wygląda koniec świata, to dlaczego czuję się tak obserwowany? Okej, ja myślę, że na tym skończymy. Podejdziemy do sadzawki, żeby ładniej pokazać pana, który łowi sobie ryby. Staniemy z nim. Jesteśmy tacy piękni przy nim. Dobra, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli się wam podoba, jesteście ciekawi, jak się potoczy ta historia, bo dla mnie to naprawdę dziwne. Na początku myślałam, że to będzie jakiś kryminał. Po prostu będziemy rozwiązywać zagadkę kryminalną. Tutaj się okazuje, że są jakieś macki ciała, straszą nas śmiercią, że będziemy kolejni i tak dalej. Więc jeżeli jesteście ciekawi,
Zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek. Ja się teraz z Wami żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa!